Cześć. Zanim zaczniemy, mam do ciebie prośbę. Zamknij oczy. Odpal mnie na słuchawkach. Połóż się i upewnij, że nikt nie będzie ci przeszkadzał. Zaufaj mi. Dzięki. Jeden z najgłośniej zapamiętanych egzorcyzmów naszego świata miał mieć miejsce w połowie XVI wieku. Zaś jego ofiarą 16-letnia Nicole Aubry, dziewczyna wywodząca się z chłopstwa, nie wyróżniająca się niczym, przynajmniej na pierwszy rzut oka. To właśnie z jej ciała, po 2 miesiącach walki, wypędzono jednego z największych demonów tego świata, Belzebuba, zwanego władcą much oraz złych duchów. Wszystko zaczęło się, gdy Nicole modliła się na grobie swego dziadka. Wtem usłyszała w głowie jego głos. Powiedział jej, iż znajduje się w czyśćcu i pozostanie tam, ponieważ nie zrobił tego, co powinien. Poprosił ją, by jej rodzice udali się na pielgrzymkę na grób świętego Jakuba. Chłopi jak to chłopi. Bieda. Brak pieniędzy spowodował, iż rodzice okłamali córkę, mówiąc, że pielgrzymka już się odbyła. Ta jednak wiedziała, że to nieprawda. Dostała silnego ataku. Krzywiła się i miotała, krzycząc, że to nieprawda. Wcześniej zaalarmowany dziwnym zachowaniem córki, ksiądz był już jednak na miejscu. Na początku zły duch próbował zwieść ludzi. Gdy historia z duchem dziadka nie przeszła, kłamał, iż jest aniołem stróżem i chce jedynie dobra dziewczyny. Ksiądz jednak nazwał go kłamcą i zażądał podania prawdziwego imienia. Wtedy właśnie przedstawił się imieniem Belzebuba. Dziewczynę zabrano do katedry. Prowadzono ją przez wieś. Wszyscy ludzie mogli na własne oczy przekonać się, czym jest prawdziwe zło. Tak oto zaczęła się batalia. Przez 2 miesiące, 24 godziny na dobę, 2000 ludzi modliło się i odprawiało obrzędy nad biedną Nicole. Potrafiła przemawiać, nie poruszając ustami, oraz odstraszała uczestników obrzędu, wyjawiając ich nikomu niewyznane grzechy w tłumie ludzi. Wszyscy padli na kolana, gdy jej ciało uniosło się nad ołtarzem i lewitowało w powietrzu. Dysponowała również tak wielką siłą, iż wielu dorosłych, tęgich mężczyzn nie dawało sobie rady z powstrzymaniem tej chudej, wyniszczonej nastolatki. Codziennie przez 2 miesiące ludzie modlili się, używali wody święconej oraz relikwii, jednak nic nie przynosiło ulgi. Demon nawet na chwilę nie wydał się osłabiony, jedynie coraz bardziej zły. W końcu jednak nadeszła chwila. Chwila, w której ksiądz prowadzący egzorcyzm podał dziewczynie hostię, zmuszając do przyjęcia komunii. Wówczas stała się dziwna rzecz. Ciało Nicole zesztywniało, zaś dziewczyna straciła przytomność. Jednak jej lewa ręka stała się lodowata, a jej pięść zacisnęła się tak mocno, iż nikt nie dał rady choćby poruszyć jej palców. Ludzie cucili ją na wszelkie sposoby. Nawet wbijanie szpilek nie sprawiło, by się przebudziła. W tym momencie Belzebub, zostawiając cząstkę siebie w ręce dziewczyny, postanowił wrócić po wsparcie. Wrócił do jej ciała ponownie, z 29 podwładnymi. Wtedy zaczęła się przełomowa walka.
Demony łamały kości dziewczyny, próbując wyrwać się z więzów. Każdy demon przemawiał innym głosem, jak i innym językiem. Każda kolejna hostia raniła kolejnego potwora. Jednak żaden z nich się nie poddał. Nawet jeśli mnie wypędzisz, wrócę, gdy tylko zechcę. Takie były ich słowa. W końcu Belzebub wrócił i przyprowadził ich ze sobą. Mimo tego ksiądz nie stracił wiary. Mimo faktu, iż kolejne hostie przestały przynosić skutek, w pewnym momencie ostatnia zadziałała. Zadziałała niczym odłączenie ciała Nicole od demonicznej ładowarki. Opadła spokojna. Jej lewa dłoń otworzyła się. Zaś z jej ust ponoć wystrzelił obłok czarnego dymu, któremu towarzyszył ryk 30 demonów. Mówi się, że w ostatniej hostii objawił się Jezus Chrystus we własnej osobie. Dlatego zadziałała. Pytanie jednak, co by się stało, gdyby tego nie zrobił. Tak czy inaczej, cała historia nie była końcem męki Nicole. Jej ciało było skrajnie zrujnowane. Została trwale oszpecona, zaś jej psychika kiwała się na skraju przepaści. Co jednak intrygujące, w czasie trwania egzorcyzmu Nicole zaszła w ciążę. Belzebub odgrażał się, że na ten świat przyjdzie jego potomek. Jednak czyje naprawdę było to dziecko? Tego nikt nie wie. Cóż, podobnie jak z całą tą sytuacją, czy to może być prawda? Nie wiem. Jednak to nie ja, a wy ustalacie, co dla was jest prawdą. Ja jedynie opowiedziałem wam pewną historię. Śpijcie dobrze, dzieciaki. Miłego wieczoru.